na Platformę pan tu najeżdża, a państwa partia pobiera kandydata PO na prezydenta Włocławka. Czy nie będzie tak, że po wyborach dostaniecie kilku kandydatów do Rady Miasta Kielce z ramienia waszej partii i będziecie współpracować z tutaj tak krytykowaną Platformą Obywatelską? Czy to nie jest tylko taka gra pod publiczkę? Tutaj pan Lubarski też, gdy startował w 2002 roku przeciwko prezydentowi Stępniowi, też mówił, że będzie mniej urzędników, będzie wszystko lepiej i jakoś wcale nie jest mniejsze zatrudnienie w spółkach miasta Kielce. Dziękuję. Rozumiem pana, o co chodzi. Ja przede wszystkim krytykuję Platformę Obywatelską i krytykuję ten rząd, który obiecywał co innego, realizuje co innego. A co się dzieje na sferze lokalnej, ja nie mam na to wpływu i często w strukturach lokalnych są o wiele bardziej racjonalni ludzie, z którymi można rozmawiać i z którymi w przyszłości można stworzyć koalicję, tak jak na przykład koledzy zrobili z kandydatem na prezydenta we Włocławku. Ja też myślę, że o wiele łatwiej bym się dogadał z będącym tutaj panem profesorem Świtem, aniżeli z panem premierem Donaldem Tuskiem, który uważa się za socjaldemokratę. Według mnie skandalem jest to, co zrobiła Platforma Obywatelska, która podkradła program naszej partii matce UPR-owi, a później realizowała program tak naprawdę pisowski w tym momencie, tak? Bo podwyższa podatki, walczy z kibicami i podobne rzeczy, czyli no każdy widzi jak jest niestety. Także ja krytykuję Platformę centralnie, a do koalicji jesteśmy otwarci z każdym pod warunkiem, że będzie realizował nasz program, a siłą rzeczy raczej większości w Radzie Miasta sami nie stworzymy, jestem realistą. W związku z czym koalicja będzie z każdym, kto przede wszystkim na przykład się nie zgodzi na uchwalanie budżetu z deficytem. W tym roku pan prezydent podbił rekord. Dziękuję bardzo.